Ostatnie powiadomienie. Adresat Lara Croft, aktualny rezydent nieruchomości. Jest to ostatnie powiadomienie o przejęciu własności rezydencji Croftów. Adresat jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia i przekazania wymienionej wyżej nieruchomości zarządcy majątku, panu Atlasowi de Morny. Laro, ubolewam nad tym, że zmusiłaś mnie do tak drastycznych kroków. Jak wiesz, twoi rodzice przekazali w moje ręce zarządzanie majątkiem na wypadek ich nieobecności. Ponieważ twoja matka zaginęła, nie wydano nigdy orzeczenia o jej śmierci. Biorąc pod uwagę okoliczności śmierci twojego ojca, trudno się dziwić, że nie sporządził formalnego testamentu na taką ewentualność. Niestety twoje roszczenia do tej nieruchomości nie mają podstaw prawnych. Jestem skłonny wynegocjować dla ciebie niewielkie miesięczne wypłaty z twojego funduszu powierniczego pod warunkiem, że do końca tygodnia opuścisz rezydencję. Nie próbuj ze mną walczyć, Laro. Twoja matka nie życzyłaby sobie tego. Z poważaniem, Atlas. Na pewno gdzieś w rezydencji jest testament lub jakieś dowody na to, co stało się z mamą. Sejf taty. Potrzebny jest kod. Musi być gdzieś w papierach taty. Może w bibliotece. Mapa taty przedstawiająca zapomniane miasta w północnej Syrii. Był bliższy znalezienia grobu proroka, niż mu się zdawało. W końcu przedstawiłam Richarda rodzinie. Wszystko... Mamie na pewno nie było łatwo przeciwstawić się planom rodziny. Dobrze, że to zrobiła. Moja urodzinowa korona. Nosiłam ją z taką dumą. To moje pismo. Nieźle opanowałam kaligrafię. A to ci dopiero. Zupełnie niespodziewanie poznałem dziś kogoś. Chociaż chyba nie tak znowu niespodziewanie. Byłem tak pochłonięty pracą moimi... Moi rodzice tworzyli zgrany zespół. Rywalizowali od samego początku. Tata chciał, żebym studiowała na Oksfordzie, ale ja uparłam się na UCL. Tak, wygląda na oryginał. Rod proponował mi kiedyś, że sporządzi falsyfikat dyplomu, który mogłabym... Zdjęcie, na którym są tata i Anna. Nigdy nie lubiłam sukienek, ale to ładny kolor. To najpewniej mój dziadek Beniamin. Drzwi do biblioteki. Zamknięte. Musi być inny sposób, żeby się tam dostać. To mapa, którą przygotowałam na swoją pierwszą wyprawę z tatą. Jest na niej droga do biblioteki wiodąca przez przejścia dla służby. Może uda mi się dostać do biblioteki przez stary korytarz dla służby. Znaleziska taty z Doliny Nilu. Zawsze uwielbiałam je oglądać. Za ciemno. Będę potrzebować latarki. Tata zainteresował się mitami o nieśmiertelności po wyprawach do Egiptu. Za ciemno. Cześć, tato.
Laro, zapoznałem się z raportem. Dzień dobry, Sir Lancelocie. Bez obaw. Tym razem nie mam zamiaru pożyczać od ciebie miecza. Hol główny. Uwielbiałam się tu bawić, gdy byłam mała. Nim trzeba będzie się zająć w pierwszej kolejności. Figurka Feniksa. Założę się, że tak tata wyobrażał sobie nieśmiertelność. Laro, wiesz, że masz zakaz wstępu do zachodniego skrzydła. Nie jestem pewna. Muszę pamiętać, żeby zabrać to na następną wyprawę. Teraz powinno mi się udać zajrzeć w ciemne miejsca. Witaj, Johna. Przepraszam, że tak... Laro, od twojego... Kolejny z artefaktów taty związanych z nieśmiertelnością. Dlaczego siedzi pomyłka na podłodze, panie Golaro? Nie powiedziałam jeszcze, Richard. Patrzę na kompas, zastanawiam się. Nad czym? Jeśli wolno mi spytać. Amelio, mama... Niszczeje. Może po prostu oddam ten dom wujowi? Mówią, że prawdziwą próbą związku... Nie dziwię się, że poprosiłby za niego wyszła, jak tylko zobaczył, co się święci. Amelio, wiem... Wygląda nadal tak posępnie, jak go zapamiętałam. Król na D1. Tym razem wygram Winston. Sprytnie. Powinna już panienka jednak wiedzieć, że wygrana... Na tej szachownicy grywałam w szachy z naszym starym kamerdynerem Winstonem. Nigdy nie udało mi się wygrać. Zawsze wybierałam białe. Może gdybym czasem pozwoliła mu zrobić... Królowa na F3. Szach. Łatwo ci mówić. Ty zawsze wygrywasz. Skoczek bije królową. Stoję na rozdrożu.
wszystko prawie gotowe. Tata lubił napić się dobrego wina. Tato, to tutaj! Podziemia rozpaczy. Rzeczy samej, Laro. Zbierz w sobie odwagę, albowiem to jedyna droga do biblioteki nieskończonej wiedzy. Spójrz, widzisz tę linkę? To staroegipska pułapka. Strażnicy wiedzy strzegą dostępu do swoich skarbów. Musimy uważać na każdy krok. Ja pójdę przodem. Na pewno zauważę wszystkie pułapki. Nie wątpię w to, kochanie. Prowadź! Jedna z pułapek, które Winston przygotował na moją urodzinową wyprawę. Winston użył tutaj moich wstążek. Woda cieknąca z holu głównego na górze spowodowała uszkodzenie. Plany montażu instalacji elektrycznej w rezydencji. Tata opowiadał, że babcia nie znosiła tych oślepiających świateł. Brakuje tu strony. Dziś Amelia odeszła. Dobra, notatnik taty musi gdzieś tu być. Mam nadzieję, że znajdę w nim kod do sejfu. Muszę to czymś zapalić. Przygotowałem zmyślną mapkę na wyprawę. Zawsze uważałam, że obszar... Muzyka brzmi znajomo. Jest piękna. Zdaje się, że ser Reginaldowi spadł z głowy hełm. Chociaż przecież chyba go dobrze założyłam. Na miłość boską, zapamiętaj, że te kombinacje, stary durniu. Skarb z wyprawy Lary. Mój ulubiony obraz Amelii. Dzień rocznicy. Dobra, muszę znaleźć te przedmioty, żeby odgadnąć kod do sejfu. Jest tu coś jeszcze? Dotarłem do klasztoru. Zgodnie z przewidywaniami Rota, był on ukryty głęboko w Himalajach, gdy tak stoję na tych wysokich kamiennych murach.
Tata szukał eliksiru. Czyżby chodziło o eliksir życia? Jedna z karteczek od Winstona. Już sobie przypominam. Każda z dzielnic starożytnego Egiptu oznaczona była symbolem... Zastanówmy się. Te dwa nity odnoszą się do tego samego materiału źródłowego. Tylko gdzie ja widziałem ten rysunek? Tato, to chyba ten. W rozdziale... Ta książka zawsze była jedną z moich ulubionych pozycji z naszej biblioteki. Kopiowałam z niej hieroglify. W nicach Egiptu. Ach, rzeczywiście. Chyba masz rację, Laro. Pamiętam stronę z ilustracją przedstawiającą Ra. Zapalniczka taty. Nie przypominam sobie jednak, by kiedykolwiek jej używał. Herb rodu Croftów i inicjały BC. Dobra, teraz powinnam dać radę rozpalić ogień w kominku. Padłam z tego kiedyś, jak byłam mała. Do dziś czasem pobolewa mnie ramię. Puste. Jest tylko rysunek klucza. Przypominam sobie tę mapę. Wskazuje drogę do klucza uniwersalnego, ale zaznaczyliśmy ją specjalnym atramentem sympatycznym. Można go zobaczyć dopiero po podgrzaniu nad płomieniem. Widzę mapę. Zdaje się, że klucz jest ukryty pod kufrem obok półki z książkami. Jak mawiają, krzyżyk wskazuje miejsce. Klucz uniwersalny. Teraz powinnam dostać się do zachodniego skrzydła. W porządku. Powinien otworzyć większość pomieszczeń w rezydencji, w tym również zakazane zachodnie skrzydło. Korona faraona z urodzinowego poszukiwania skarbów. Które to były urodziny? Szóste? Ósme? Myślę, że ten hieroglif odpowiada liczbie.
Okej. We wskazówkach taty jest mowa o obrazach mamy i ich rocznicy. Mam nadzieję, że znajdę jakieś odpowiedzi w zachodnim skrzydle. Książka taty o mitach dotyczących nieśmiertelności. Przepraszam, ja chciałam tylko zerknąć. Rozmawialiśmy już o tym. Czy tutaj był pokój mamy? Myślę sobie o odkrywaniu odległych miejsc, o poszukiwaniu kłód. Jestem pewien, że tak właśnie będzie. Ma panienka duszę badacza, ale nie warto dorastać zbyt szybko. Panienko Laro, jako że kolacja nie przebiegła zgodnie z planem, pozwoli... Chciałem przez to powiedzieć, że warto cieszyć się samą grą, Laro. Nie ma co spieszyć się do zwycięstwa. Goniec na E2. Tak, Winston, wiem. Chcę tylko... O nie, jak mogłam tego nie zauważyć?
to popiersie Anubisa pochodzi z kolekcji egipskiej Tat.